piękną sztukę proponuje nam dzisiaj pani Krystyna Jurowska-Bok. W wystawie towarzyszy katalog, ja tu Państwu zaprezentuję, wydany przez Centrum Rzeźby Polskiej w Oronsku. Zachęcam do skorzystania z możliwości jego zakupu. Jest dostępny na terenie kaplicy. No a teraz oddaję już głos pani Annie Bosiadły, kuratorowi wystawy, która powie z pewnością więcej o samej artystce. Otwarcie wystawy jest takim momentem dla artysty bardzo ważnym. Pani Krystyna Jurowska-Bok studiowała w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby w pracowni profesor Ludwiki Mitrzowej i profesora Mariana Wnuka. Dyplom uzyskała w roku 65. Od samego początku lat 70. bardzo aktywnie uczestniczyła w licznych trenerach rzeźbiarskich, ceramicznych i malarskich, w tym w Oronsku, z którym można powiedzieć, że związana jest od 50 lat. Obecna wystawa nosząca tytuł Anioły, Kapliczki i coś jeszcze odnosi się do przestrzeni duchowej, tak jak wspomniała pani kierownik Muzeum Rzeźby Współczesnej. Pani Krystyna porusza się po zagadnieniach ważnych, myślę, że nawet najważniejszych w życiu, w naszej egzystencji, w odniesieniu do sakrum, do religii i do problemów, które nurtują nas w naszym wnętrzu. Pracuje w różnych materiałach i sztuka jest bardzo różnorodna. W kamieniu, inaczej operuje formą w kamieniu, inaczej w drewnie, jeszcze inaczej w ceramice i kamionce. Poza sztuką rzeźbiarską, pani Krystyna, można powiedzieć, że jest wszechstronnym artystą, ponieważ zajmuje się również malarstwem, rysunkiem, performance, jak również tworzy poezję, bardzo piękną poezję. Chciałabym Państwu przeczytać jeden wiersz pani Krystyny, który powstał w roku 75. Słońce rzeźbi obłoki, a ja rytmicznie uderzam ostrym gruntem w szpicę. Bezkształtną bryłę marmuru, aż lecą iskry, a pasja twórcza, wibrująca nad kamieniem, oszałamia mnie skrzydła, jak pierwsza miłość. Czego szukam w tobie, biała Marianna? Tęsknię do ukrytego piękna, który jest w głębi serca. I nie pozostawię ironii, lecz wydobędę mnie na zewnątrz. Zamknę przeciwne kształty. Ja właśnie chciałam powiedzieć tylko, przede wszystkim chciałam podziękować dyrekcji, Radzie Artystycznej i pani Podsiadły, kurator, pani Anie Podsiadły, pani dyrektor Centrum PO. Wszystkim, którzy się przyczynili w jakikolwiek sposób do zrealizowania tej wystawy. Bardzo się cieszę, bo ta kaplica od dawna bardzo mi jakoś interesowała i jakoś marzyłam o tym, żeby w tej kaplicy zrobić kiedyś wystawę i to marzenie moje zostało dzisiaj zrealizowane. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pani Gajewski, też pani Mariannie Kornopławskiej. Po prostu wszyscy ludzie byli dla mnie bardzo życzliwi tutaj. Naprawdę za wszystko serdecznie.